Witam Was serdecznie. W tym filmie opowiem Wam krótko, jak wymienić siłowniki klapy tylnej, ale także i podobnie będzie pewnie z klapą przednią naszego samochodu. Klapa tylna. Dlaczego chcemy wymienić takie siłowniki? Albo ze względu na to, że klapa nam już nie trzyma, czyli opada nam na głowę, gdy jest otwarta, albo gdy na przykład bardzo szarpie do góry, to znaczy chce wyrwać wręcz naszą klapę w górę. Czyli powiedzmy, chcemy zamknąć, a ona tak trzaska, że po prostu aż się obawiamy o to, czy nasze zaczepy klapy gdzieś nie zostaną urwane. W jaki sposób kupić nowe siłowniki? A więc możemy skorzystać z jakichś aukcji internetowych. Polecam jednak sklepy, które mają dużą sprzedaż, nie prywatnych sprzedawców. Najlepiej oczywiście zawsze kupić oryginalną część w ASO, jednak taki siłownik może być dość drogi, ale na 100% będzie idealnie współpracował z naszą klapą. Mimo że kupimy siłownik, o tutaj na przykład jaki mamy, który będzie spełniał tutaj wszystkie wymagania, 430 N akurat w tym wypadku, czyli siła, mamy tu jakieś napisy, że CE, czyli spełnia certyfikaty europejskie, bla 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 i tak dalej, może zdarzyć się, że ten siłownik po prostu nie będzie działał dobrze, albo będzie rwał do góry jak dziki, albo będzie po prostu za słaby, albo po prostu nie będzie dawał rady. Tak więc czasami ciężko, po prostu lepiej i kupić po prostu oryginał i wiedzieć, że na pewno to będzie działać. Zawsze wymieniamy oczywiście siłowniki parami, tak żeby równocześnie pracowały na klapę. Jeden siłownik nie utrzyma klapy, tak więc jeżeli chcielibyśmy zostawić jeden stary, jeden nowy, no to możemy mieć spory problem. Ok, w jaki sposób wymienić? Po pierwsze, musimy zaopatrzyć się oczywiście w siłownik, musimy mieć śrubokręt. Śrubokręt jaki? Już Wam tutaj zalecam próbnik elektryczny, ale nie ten najcieńszy, najtańszy, tylko troszeczkę taki, widzicie, mocniejszy jak ten tutaj, albo po prostu inny śrubokręt z nieszeroką końcówką. Dlaczego? Bo właśnie taki nie z szeroką końcówką wejdzie nam tutaj w takie zaczepy, które umożliwią nam wyciągnięcie starych siłowników. Ze wsadzeniem nowych siłowników nie ma problemu. Konstrukcja, już Wam pokażę. Konstrukcja, o, tak wygląda końcówka siłownika. Konstrukcja tego wygląda tak, że nakładając ten element na kulkę, która znajduje się tutaj, to znaczy taki uchwyt w karoserii samochodu w tym miejscu oraz na klapie, jest to taka kulka, zaraz Wam ją pokażę. Nakładając po prostu nowy siłownik na tą kulkę, wystarczy klupnąć i on sobie po prostu wskoczy. Te dwa zaczepy z boku, które widzicie, one po prostu się same, że tak powiem, narzucą na tą kulkę i nie trzeba tu żadnych narzędzi. Tak samo jest oczywiście z drugiej strony, spójrzcie. Czyli wystarczy, że wskoczy i już problem będzie załatwiony. Jak pewnie widzicie, tam w środku już jest jakiś smar, tak więc nowy siłownik jest już nasmarowany i będzie cichutko, powinien cichutko pracować na naszym okrągłym cypelku z naszego samochodu. Ok, teraz tak, najpierw musimy ściągnąć stary siłownik. W jaki sposób dokonać tego, podkreślam, bezpiecznie? Żeby bezpiecznie ściągnąć stary siłownik, to potrzebujemy po pierwsze albo drugiej osoby, która będzie nam klapę trzymała, żeby nie opadła nam na głowę podczas demontażu. Podkreślam, jeden siłownik nie utrzyma nam klapy u góry, chyba że w niektórych samochodach jest inaczej. A druga osoba swobodnie może sobie tutaj za pomocą śrubokręta, zobaczcie w jaki sposób, wsadzić śrubokręt w tą taką szparkę, którą przed chwilą widzieliście. Wsadzić, podważyć, jeszcze wsadzić, podważyć i tak wsuwać coraz dalej, aż śrubokręt będzie w takiej pozycji, zobaczcie. Dzięki temu teraz wystarczy po prostu siłownik wysunąć z tego cypla i idealnie w ten sam sposób wsadzamy śrubokręt u góry do drugiego złącza i wysuwamy obydwa, tak aby cały siłownik nam wyszedł. Pamiętajmy, że musimy trzymać tutaj klapę, nawet podczas ściągania trochę ją nacisnąć do góry, czyli wycisnąć. Wtedy z uchwytu jednego i drugiego nasz siłownik po prostu wyjdzie bez problemu i możemy zamontować drugi. Jeżeli chcemy to zrobić w pojedynkę, to pokażę Wam, w jaki sposób to zrobić. Ustawię kamerę na statywie i zobaczcie. Ok, pokażę Wam teraz, jak zrobić to w pojedynkę. Bierzemy śrubokręt, trzymamy klapę, wsadzamy śrubokręt w tę metalową obejmę. Odchylamy, wsuwamy coraz bardziej śrubokręt, aż zatrzask nam lekko zejdzie. To samo robimy w górnym. Wsadzamy, podważamy, wsadzamy, podważamy, aż wsuniemy śrubokręt. O! I w tym momencie możemy
dolny zaczep. Po prostu wybić, lekko podnosząc klapę, zobaczcie. Lekko podnoszę, czuć taki luz wtedy, jak tutaj pracuję. Uderzam lekko. O, już tutaj wyszedł i to samo robimy z górnym. Ten oto siłownik, a wsadzenie nowego jest jeszcze bardziej proste, zobaczcie. Nie musimy do tego żadnych narzędzi używać, wkładamy siłownik na cypelek okrągły i wystarczy lekko stuknąć, aby on wszedł na miejsce. Ok, na głowie oprę sobie klapę i uderzę. Ok, już jest. Pamiętajmy, żeby te zaczepy plastikowe były zakręcone, maksymalnie zakręcone, żeby ktoś ich czasem nie odkręcał, ponieważ przy otwieraniu klapy mogą się urwać. Chodzi o te końcówki też. Ok, nakładamy, lekko podnosząc klapę, bo inaczej nie wyjdzie i uderzamy albo naciskamy. Ok, teraz Wam pokażę, jak to wygląda. I oczywiście postępujemy z drugim tak samo, więc sprawa jest bardzo prosta, ale dla niektórych skomplikowana. Zobaczcie. Tu już mamy założone. Po prostu wskoczyło i u góry. Jest dokładnie to samo, tylko może nie widać, bo dość mocne słońce jest. Ale jest wszystko założone tak jak trzeba. I to samo robimy z drugim siłownikiem. Pokażę, tak żeby każdy miał pewność. Czyli śrubokręt podważamy lekko, podnosząc klapę do góry. Wkładamy śrubokręt, podważamy, wkładamy, podważamy, aż cały wejdzie, znaczy no, w większości zwolni nam tutaj tę metalową blokadę. O, i możemy wysuwać siłownik. To samo robimy oczywiście z dolnym. Wkładamy, podważamy i znowu wkładamy taki. W ten sposób możemy sobie ściągnąć i dolny. Ok, drugi siłownik jest już zdemontowany i nowy. O, jakim cudem nawet klapa się trzyma na jednym, ale nie ma co ryzykować, lepiej oprzeć sobie na głowie. Pamiętajmy, żeby nowe siłowniki włożyć w taki sam sposób, jak były stare. Czyli w tą samą stronę. Ja akurat to, jak widzieliście na filmie, miałem odwrotnie, ale to dlatego, że coś testowałem. Ok, zakładam. Zazwyczaj ten plastikowy element jest przy karoserii zamontowany, a metalowa końcówka, czyli ten tłoczek cały. Ciężko mi chodzi, chwila. Może tak chwycę? O, będzie wygodniej. Da? Coś tu bardzo blokuje, więc jeżeli bardzo Wam będzie blokować ten zaczep, który tutaj blokuje, żeby wyciągnąć, musimy sobie podważyć tak, jak przed chwilą to robiliśmy. Czyli wkładamy śrubokręt. Podważamy. I w ten sposób wkładamy. Ok, i puszczamy. I to samo z drugim. Naprawdę prosta i szybka i nie powinna sprawić nikomu problemu. Ważne, żeby mieć śrubokręt, najlepiej na głowie mieć jakąś delikatną czapkę, grubą najlepiej, wtedy nie będziemy sobie obijać głowy klapą. Okay. I tu też muszę odblokować, w tym jednym, w tamtym, bo skoczyło bez problemu, ale tu już tak prosto nie jest. Prosto. Jeszcze bardziej trzeba podważyć. Więc zabezpieczenie tutaj jest porządniejsze. Ok, teraz myślę, że powinno być już bez problemu wskoczyć na tą kulkę.
Ta kulka to jest taka metalowa kulka trzpień, na który właśnie ten uchwyt plastikowy nachodzi, a ta metalowa, ten element, który podważamy, zabezpiecza, żeby ten nasz siłownik nie zleciał. Ok, wkładamy. I znowu mi się nie udało. Jeszcze raz. Ok, teraz jeszcze porządniej sobie tu wsadziłem śrubokręt. Teraz powinno być bez najmniejszego, bez najmniejszego problemu. Czyli wyciągamy. Musi być z powrotem założony ten metalowy zaczep. Tu i tu już mamy założone. Sprawdzimy sobie teraz działanie naszej klapy. Z nowymi siłownikami klapa otwiera się w ten sposób. Powoli, bez problemu. I o to właśnie wszystkim chodzi. Ok, tak więc. Wszystko gra. Tak więc jeżeli chcecie wymieniać siłowniki, to wymieniajcie, nie zastanawiajcie się. Ponieważ najgorzej pracują siłowniki w zimnej temperaturze, na przykład w zimie. Gdy na przykład idziemy z zakupami, wkładamy zakupy, a klapa nam na głowę spada. Pewnie niejednokrotnie o tym albo słyszeliście, albo widzieliście, albo sami przeżyliście. Nie jest to nic przyjemnego. Można sobie naprawdę zrobić pewną kontuzję. Widziałem też osobę, która walnęła się kantem klapy w skroń. No i nic się nie stało tej osobie, ale naprawdę miała tutaj nieprzyjemną ranę. Tak więc siłowniki dla własnego bezpieczeństwa. Najmniejszy problem. Okay. Trzymajcie się, pozdrawiam. Zakończenie tego filmu jeszcze Wam jedną rzecz podpowiem. Jeżeli na siłownikach nowych będziecie mieli sytuację taką, że bardzo rwie Wam klapę do góry, to obróćcie siłownik do góry nogami. Jeden i drugi, w ten sposób jak jest tutaj. Wtedy sytuacja może być taka, że klapa będzie fajnie, powolutku szła do góry i na końcu jeszcze hamowała. Czyli idealnie tak, jakbyśmy chcieli, żeby działało. Czasami jest tak, że odwrotnie siłownik i bardzo rwie do góry, wręcz jakby chciał klapę urwać. Odwrotnie działa bardzo dobrze. To jest taka moja porada jeszcze dla Was. Ok, trzymajcie się, pozdrawiam. Oczywiście jak macie jakieś pytania, to pytajcie pod filmem i zobaczcie jeszcze inne, jakie mamy na kanale. Polecam też oczywiście subskrybować nasz kanał. No i dołączyć do naszej grupy na Facebooku Opel Astra G Polska. Pozdrawiam, trzymajcie się.